Dzień dobry kochani widzowie, witam serdecznie na kolejnym naszym materiale vlogowym z gospodarstwa. Piękna, złota polska jesień nastała. I dzisiaj też troszkę taki ostatni pokos siana zrobimy sobie. Mam nadzieję, że w miarę dobrze wyjdzie. Tylko jeszcze czekam na ojca, bo ojciec już tam podłączyłem mu wszystko, żeby już sobie mógł pody... Felicita, uciekacie, radnozgiem Kamila, felicita, Kamilek. Dzień dobry kochany synu. No co ty taki rozpiewany? Kamilek, co taki rozśpiewany jesteś dzisiaj? Nie mogę powiedzieć na kamerach, no. Ale chodzi o mamę. Oho. Ale nie mogę mówić na kamerach, bo to takich rzeczy nie można mówić. Kamil, dobra, ty jedź po tą mąkę chyba, nie? Tak, będę, no, a ja będę, Kamil, a ja pojadę przetrząsać to trawę tam, nie? Ja już śpiałem, przetrząsać, więc gotowy jest, nie? Już, kochana, już zamykam te drzwi, już. Boże święty, ja było kurwa tak miło. Dobra, ja lecę Kamil, pozdrów tam chłopaków na internetach, a ja lecę. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Więc tak, słuchaj, dzisiaj wszystko w biegu troszeczkę zaczynamy. Znaczy w biegu, no rano żeśmy wykosili łąkę, ona sobie tam troszeczkę przeschła, dzisiaj bardzo ładna pogoda była. Ostatni taki moment w ogóle, żeby tą trawę ruszyć, więc trawa poszła. Żeśmy ją tam troszeczkę ogarnęli. Wykosili ją, o proszę bardzo, no dzień, coś się... Nie umyte, ale dobra, zaraz tak się powróci jeszcze. No więc trawa ogarnięta. Ładnie sobie tam zaczęło to schnąć. Ojciec mówi jeszcze, jadę przetrząsem dzisiaj z wieczora. Tak jeszcze póki jeszcze jakieś takie słoneczko jest. I jutro gdzieś tam myślę, koło południa zaczniemy prasować. Dlaczego prasować? No bo słuchajcie, siana nam brakuje, jak nie wiadomo co, nawet tam trawa do końca nie urosła. Mam te ziemniaki przygotowane pod sprzedaż, też ja myślę, że jakoś się chyba sobie w ogóle podsunę. No i tu będziemy składować te belki nasze, tego siana. Ale dobra, słuchajcie, to nie dzisiaj, to jeszcze tu pomidory matki widzę są. A właśnie, propos pomidorów i propos matki, co ona tu w ogóle zrobiła w szklarni? Poczekajcie, czy coś tu w ogóle jest już, coś składowała? Nie, chyba nie ma nic. A, tu tylko sobie widzę obornika lekko pobierała. Dobra, no to sobie się przewozili. Belki też idą, także fajnie. Dobra, tak jak właśnie wspominał, ja się biorę dzisiaj za mąkę. Jadę sprzedać mąkę. Tu już mam burty ogarnięte, przyczepka, nówka, sztuka, ale kurde, bo mi się ziaram to przyczepko, nie? Czekajcie, widzę, że znowu jest problem z drzwiami. Zawsze mam... No, zobaczcie sami, co się tu dzieje w ogóle, nie? Gdzie to jest? O kurde, czekajcie, może lepiej wyjadę teraz, wiecie? Lepiej wyjadę. Dobra. O, i powolutku do przodu. No więc widzicie, nie wiem czemu to się dzieje z tymi drzwiami, ale no, nam się po prostu one psują. I wam powiem, że trzeba będzie to ogarnąć. Ale odnośnie też remontu zetorka, bo tam mówiłem, że chcę trochę wizualkę podciągnąć tego zetorka. O, świetnie. Ktoś bardzo napisał mądrą rzecz. Kamil, nie musisz zmieniać całej kabiny, żeby ogarnąć sobie klimatyzator. Wystarczy po prostu dach. Ja mówię, ty no bez kitu. Przecież sam dach mogę gdzieś jakiś kupić, kurczę. I sobie to po prostu to dospawać, podłączyć i tyle, nie? No i kurczę, bardzo mądry to był człowiek, niestety imienia pamiętać nie pamiętam, ale bardzo dziękuję za komentarz. I faktycznie zacząłem się rozglądać, wychodzi to 3 razy taniej kupienie samego dachu niż z kabiny. Także kurczę, z nieba mi chłopie spadłeś, dziękuję serdecznie, jeżeli to oglądasz, to naprawdę szacunek dla ciebie. A my jak mówię, jedziemy sobie tutaj, no i też... Wiecie, w przyszłości na pewno tym się zajmiemy. To jest na 100% gwarantowane. Gdzieś tam na... No raczej przed zimą będziemy robić. Teraz nie ma co, nie? Gdzieś tam przy... Znaczy myślę przed zimą najlepiej w sumie. W sumie najlepiej to przed zimą by to było ogarnąć. Bo potem wiecie, jak będzie zima, to też trochę lipa. Okej, tak chyba tutaj wystarczy, fajnie będzie. Widzę, że panowie pracują. Tak, to nas w ogóle już dzwonili. Gdzie te zielińskie krzyczeli samego rana, bo kurczę, mają wszystko ogarnięte. A zabieram po prostu im plac, więc kazali sobie to zabrać. No więc się zabieramy od razu, gdzie są? Może sobie trochę cofnę tak, o. Zabieramy od razu i sprzedajemy. Kasa się przyda, jak mówię, bo spłacić trzeba jeszcze kredyt za pole, które ojciec tam kupił. No i co wam powiem, że zapisałem się już na egzamin na prawo jazdy. Mam już go za parę dni, więc mam nadzieję, że uda mi się go zdać. Ale no, jak będzie, zobaczymy, nie? Kurczę, no, stresik lekutki jest, nie? Jest lekutki stresik, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Jest jeszcze, co zrobię? Tak, trzeba chyba to zrobić sobie do spodu. I teraz, o, dokładnie tak.
Dokładnie tak. Czekajcie, bo teraz nie pamiętam jak tutaj... Czy to idzie, czy nie idzie? Gówno stąd widać wam powiem, nie? Zaraz muszę wyjść zobaczyć teraz spokojnie. A, no tak, dobra. Lekko w dół. Powolutku sobie dojedziemy. Może trochę wyżej? A może trochę niżej właśnie. Jedzie całe chyba tego, kurczę. Muszę sobie teraz sprawdzić. Aha, jest trochę niżej, dobra. Dobra, się troszeczkę niżej. Chyba teraz wjedzie, nie? No, super. Problem z tym turem jest niesamowity, bo mało co widać, nie? Ale jest super, bo wiecie, nie robimy tego ręcznie. Pamiętacie, jak żeśmy rok temu robili to z ojcem ręcznie? To jakaś tragedia, co nie? Nie ma co mówić, no żeśmy się namachali, to... No to trzeba było najpierw palety położyć, potem te worki podrzucać, nie? No, tutaj wiecie, wszystko mamy na raz ogarnięte. A to dla nas fajna sprawa, ta mąka owsiana, bo to kurczę, kaska jest z tego naprawdę bardzo, bardzo dobra. Wiecie co? Może też tak. Ja nie chcę wam tutaj też zabierać tego czasu, bo chciałem dzisiaj coś powiedzieć bardzo ważnego odnośnie czegoś fajnego. I to już niedługo się wydarzy. Ale to... Dobra, ja widzę, że nabrałem wprawy. Także szybko mi to zejdzie. To widzimy się za chwileczkę, co nie? Dobra, załadowane. Zadnę jeszcze to wszystko pasami, sobie mi to nie uciekło. I jedziemy na razu na sprzedaż tego. Słyszałem, że mąka fajnej ceny jest. A kasa, jak mówi, się przyda, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale za taki jeden zestawik, zestaw czterech palet chyba, rok temu, byliśmy dostawani prawie 3000. No dzisiaj to może być, o czekajcie, tutaj. Dzisiaj to może być trochę więcej, mamy w sumie 7 palet na raz biorę, wziąłem jeszcze jedną natura. I mam jeszcze tam 6 na przyczepie. Także jedziemy sprzedać, zobaczymy ile będzie kaski i po co to kasę gromadzimy. No słuchajcie, no chyba nie jest to nic... tajnego, przed wami nie będziemy tego ukrywać. No chcę po prostu kupić sobie nowy siewnik, nowy pług, może jakiś agregat. Bo słuchajcie, no to zboże co siejemy schodzi. No schodzi jak najbardziej, ale ten siewnik to się nadaje do tarcia chrzanu, a nie do siania. Bo to stary siewnik po prostu konny, poprzerabiany. No wiecie, nie jest to najnowsza produkcja, że tak powiem. A warto właśnie, o kurde, ale mi to się ściągnęło tam. Ja pierdziele, ty. Kurde, raz. No więc zobaczcie, niby ładnie to podchodziło, ale tutaj tak później jest tak, że są jakieś dziury gdzieś tam w trakcie czy coś. No... Nie wiadomo w ogóle, czy ten rzepak może przyzimować, nie? Bo on jednak fajnie był trochę w ziemi, bo jak będzie na zewnątrz, to zaraz wiadomo, że będzie z nim problem, nie? Dlatego tak mówię, że trzeba troszkę sobie zainwestować w coś nowszego, fajniejszego. Jak macie jakiś fajny siewnik do polecenia, może gdzieś w okolicy, albo może u was jest siewnik fajny, no to śmiało nam piszcie. My sobie te oferty przejrzymy i zobaczymy jak to wygląda, nie? Także tak. No, a i co? Kasę też oczywiście z YouTube'a, którą zarabiamy od was za łapki do góry, czyli 60 groszy, to jest jedna łapka w górę. Także im więcej tych łapeczek oczywiście wy tam zostawiacie, tym lepiej nam się układa finansowo. No i też oczywiście nie przeznaczamy tego na głupoty, tylko robimy z tego bardzo fajną rzecz, a mianowicie remontujemy maszyny. No i od już w sumie 4 miesięcy zbieram na remont Setora. Także niedługo, kurczę, się nie mogę doczekać, będzie taki potwór po prostu, ale to zobaczycie jeszcze niebawem, nie? Dobra, niech tutaj chłop, ja to sobie wszystko posprzedaję. O, właśnie widzę, że już po niej leci. Jakaś tam kaska pewnie wpada i idę sprzedać i zaraz do was wracamy, nie? Gdzie tam trzeba iść do nich jeszcze. Dobra, dzięki, na razie, do widzenia. Okej, okay, załatwiona sprawa, szybko poszło tutaj. No i słuchajcie, 4000, tak jak mówiłem, za te palety. No, mąka owsiana to jednak mąka owsiana. O, dzięki, dzięki, że nie puszczasz. Nie wiecie, co mam taki nawyk, że nawet ręku już pokazuję. Mimo, że nie ma tutaj kamery tak by na mnie pokazane, ja już ręku pokazuję, że dzięki, dzięki. Wiecie co, sobie pojedziemy jeszcze do ojca, zobaczymy jak tam u niego wygląda sprawa. Bo też prawdopodobnie będzie zaraz chwilkę tak, że on to sobie skończy. I co? No w sumie ja dzisiaj skończyłem swoją robotę. To będzie tylko przestrząśnie, wrócimy do domu. I wam chyba zrobimy taką sklejkę troszeczkę tego odcinka, że spotkamy się dopiero kolejnego dnia, kiedy będziemy tam sobie już to przetrząsać, znaczy zgrabiać i prasować. Dzisiaj trochę taka ekspresowa sytuacja z tymi sianokosami, bo nie chcę was tym katować kolejny raz. Te sianokosy robimy teraz mniej więcej 3 razy w roku. No ale krowy jednak żrą dużo i wiecie jak to jest, nie? No trzeba jak tam im dawać. Kiszonka tam spadła z nieba i z tą teklą to wam powiem, że chyba muszę pomyśleć troszeczkę bardziej, żeby tą teklę ogarnąć. O Boże, wiem się jeszcze powiedzieć, przepraszam bardzo. Zaraz pojedziemy tam do ojca, zobaczymy
Ogólnie dzisiaj Mirka nie ma. Gdzieś wybył z samego rana. Pojechał i do tej pory go nie ma. Nie wiem, co on kombinuje, ale... sprawa jakaś podejrzana. O! Proszę bardzo. Gdzie co? A, bo pojedziemy sobie tędy. Jakoś tam jedzą, może się ojciec nie obrazi. Tam sobie podejdziemy od razu. A odnośnie wybycia i przybycia, wam powiem, że Marcin wraca niedługo, na święta zjeżdża. Także trzeba będzie do niego wstąpić. Pogadamy sobie tam też chwilę z nim i zobaczymy, co u niego też słychać. O, gdzieś robi, dobra, niech tam robi. Mam nadzieję, że mnie nie skrzyczy za to, że jeżdżę po przetrząśniętym. No dobra, zjedziemy sobie tutaj. O, tu sobie zjadę. Tu w ogóle zobaczcie, jaki piękny kawał pola, nie? No to jest po prostu pole niesamowite. Ja pierdzielę, jak ja się z tego pola cieszę. Kawał pola, to jest pół hektara w kawałku, czyjcie? Nasze największe pole chyba, nie? Wow. Mega. Znaczy łąka jest większa, no ale łąka to łąka, nie? Łąka musi być duża, więc fajnie, że taką łąkę tutaj mamy. Zaraz podejdziemy dalej, zobaczymy, co tam się u niego dzieje. Jak tam ojciec idzie robota? Co jest, Kamil? Co tam? A tak przyjechałem sprawdzić, co tu się dzieje. Sprzedam tą łąkę całą, wiesz? I 4000 nam chłop dał za te 7 palet, także w porządku, nie? Łąkę sprzedałeś, mówisz? No, będzie coś tam ten. Akurat mam tą ratę za pole i będzie... Może coś tam zostanie dla siebie, nie? No. A tam jak tam chłopaków? Plac pusty czy dużo tego mieli? Pusty, na razie pusty jest. No, jakoś tam nie było tego dużo. A, no dobra. Dobra, co tam, jak... No co? To może ten, ty przetrząsaj w sumie tutaj, żebym cię też robotą nie trzymał. No. Chyba też coś jeszcze ten, coś do kamery powiedzieć. Kamil. No. Kurwa, jaki ty jesteś brzydki, ale to po matce masz. Co za... Ty co z tym Marcinem? On dzwonił do ciebie w końcu? Dzwonił. No i co mówił? No mówisz, na święta przyjedzie, tylko nie wiem które, czy na święto zmarłych, czy na Boże Narodzenie. No ty z chłopakiem gadasz i ty nie wiesz, kiedy on przyjedzie? No mówisz na święta, więc chyba Bożego Narodzenia, co nie? Na zimę będzie. No chyba kurwa nie na święto zmarłych, no Kamil, chyba nie, no po co na jeden dzień. Dobra, to ja do niego zadzwonię dzisiaj i ja z nim pogadam, bo ja widzę, że... Jedź, co ty robisz w ogóle? No ja wracam już do domu. A, no to dobra. To matkę pozdrów. No, dobra. A ty kończ szybko przyjeżdżaj i ten. Ja tam zaraz powiem, żeby już tam kolację szykować, nie? Ty mi dzieciaku życia nie układaj. Jezu, im starszy, tym bardziej zgrzytliwy się robi, nie? Zobaczcie, no. Jeszcze wiecie, mi obraża, że ja brzydki po matce. Matka bardzo ładna kobieta, nie co on pierniczy, żeby nie przeklinać brzydko. Cię nie podnosi tylko. Dobra, mniejsza o to. Jedziemy. Jedziemy, kochani. Do domu wracamy. To tak jak mówię. Ja sobie, wiecie co chyba zrobię od razu? Podłączę chyba prasę, nie? Bo my jak jutro będziemy prasować, to ja sobie dzisiaj ją podłączę, wszystko pospinam. To wotnicę już tam posmaruję trochę ją. I to w sumie nasze ostatnie w sumie prace polowe chyba w tym roku. No tak. Kuryt żadnej nie mamy. Tam Mirek miał wcześniej swoje, ale już widzę wykosił. Z nawozami też za bardzo nikt nie śmiga, tam może ktoś tam popryskał chwilę. Od jakiegoś robaka czy coś. No tak, to każdy już stoi. Widzę, że ogólnie kombajn Bronka wyszykowany jest. Nie wiem, czy on w końcu będzie go sprzedawał, czy nie będzie sprzedawał. Ale... No chyba go będzie sprzedawał, kurczę. Wam powiem tak. Chcieliśmy go, kurczę, kupić, nie? Ten kombajn. Naprawdę nie będę wam ściemniał. Chcieliśmy go kupić, ale... No cena jest duża za ten kombajn. A nas trochę na to nie stać, a kawałko mamy tak malutko, że nam się trochę by nie opłacało. No więc niestety, ale... Ale jest to dla nas pod zasięgiem trochę. Także jest tak jest, dobra. To co, ja odpinam sobie te wszystkie te przyczepy i będę do was pewnie odezwę się do was jutro, nie? No, nie ma co. Odejdę sobie to wszystko. Gdzie jest ta prasa? A, praca sobie tam, pod tym. Pod wiatą, dobra. Okej. No, to ja w sumie tylko prasę podpinam, zaraz tu jeszcze ją trochę nasmaruję. I jutro działamy dalej. Także nie odchodźcie od odbiorników. Film się jeszcze nie kończy. Okej, tutaj sobie powolutku. Dobra, chyba już git. Kurde, ktoś dzwoni. A ojciec, co tam chce? Halo? Kamil? No? Słyszysz mnie? No słyszę, co tam?
Weź, przyjedź na łąkę, Kamilek. Kurwa, matka dzwoniła, że źle się czuję do szpitala. Ja muszę z nią pojechać. Ja bym, kurwa, nawet nie wjechał na łąkę, nawet nie zaczął. Aha, no dobra, dobra, to zaraz przyjedź, przyjadę, dzieciaku, no. Przyjedź. Dobra, dobra, już siadam. Kurde, a tam co się wydarzyło? Z matką i tak? Może coś ten, ostatnio miał jakieś nie problemy. No nic, dobra, to zaraz podejdziemy sobie. Właśnie, bo ogólnie tak, kolejny dzionek już jest, ja skoczyłem, miałem skoczyć na chwilę do sklepu po coś. Ale widzę, że nie mieli tego w sklepie, no i tak mówię, akurat wychodzę, a ojciec dzwoni. No dobra, no to podejdziemy sobie, czekajcie. Gdzie ten ojciec jest? Czekajcie. O, ten gdzieś co pojedziemy. To mi się przyprychy nie wkręciło tylko. A tam jest, ten stan zaczął, dobra. Tu przejdziemy. Zaraz, zobaczymy, co tam się dzieje. A ten ojciec, to gdzie on jest? Może motor bym mu wziął, kurczę, do domu. Gdzieś tutaj, kurczę, polazł, czy nie? Czekaj, zgasimy sobie. O! Gdzie ten ojciec? O, jesteś! Dobra, no. Ty, i co? No, Kamil, weź ten, ja muszę jechać, gdy matka dzwoni, mówi, że brzuch to strasznie boli i dziewczyna płacze mi do słuchawki, wiesz? Weź, dzieciaku, tu zrób, a ja pojadę, no kurwa, to trzeba zobaczyć, co tam się dobra, dzieje. No dobra, jedziecie, jasne. Jak ktoś to powie, że nie kupiłem tego, bo nie było w sklepie, nie? Dobra, dobra, dobra. No, to wiesz, mój motor, nie? Jak coś. O, dobra, ojciec siada, patrzek. To ojciec. Kurde, ale co się z matką dzieje? No trochę jestem... Trochę jestem zmartwiony w sumie. No nic, no jak zwykle wszystko na mojej głowie, nie? No ale dobra, no ty nic nie poradzisz, nie? No trzeba... Trzeba tu podziałać, nie? Jak my tutaj zaczniemy to w ogóle? Wiecie co? Chyba zacznę sobie z tamtej strony to robić. Okej, okay. Ale lipa, bo myślałem, że się fajna będzie akcja z ojcem, pojeździmy sobie we dwóch. Tutaj, kurczę, ruszymy sobie. Dobrze to idzie? Dobrze, nie? Dobra, są, dobra. No, myślałem, że z ojcem sobie pojeździmy, wej, ojciec sobie poprzetrząsa, ja poprasuję. Ale lipa troszkę. No nic, wiadomo, jak to się z mamtką dzieje, to niech jedzie. Ona się tam skarżyła tam coś, że ją boli. Ale mam nadzieję, że nic poważnego. W zasadzie to w ogóle, ojciec ze szpitala, a teraz matka coś boli. Tragedia, jakaś tragedia. No ale nic. Działamy sobie dalej, w takim razie musimy to zrobić. No to co, chyba dzisiaj wam nic nie pokażę tego prasowania. Kolejnym razem pewnie się zobaczymy z tym prasowaniem. Ale zawsze coś tam fajnego. No jak mówię, jestem mega podjarany tym, że Marcin wraca do nas. Znaczy wraca, w sensie wraca na chwilę, tylko na święta. Ale pogadamy sobie trochę z nim bardziej i coś tam pojedziemy do niego, to jakiś najlepszy kolega ojca. Więc wiecie. A co najlepszy? No najlepszy w sumie, najlepszy, no bo długo się nie widzieli, gdzieś tam robota. A tu proszę, nie? Taka sytuacja, mam nadzieję, że tam z Marcinem wszystko już w porządku. No z tego co ojciec mówił, to wszystkie kredyty chyba spłacił, te które miał. I teraz kupił to sobie ciężarówkę. Pewnie też jakoś tam na kredyt. Ale kupił ciężarówkę po to, żeby móc sobie tam coś zarabiać jeszcze dodatkowo. Także fajna sprawa, że Marcin się rozwija. I jestem ciekaw, czy przyjedzie ze samochodem, czy ciężarówką, to on raczej pewnie samochodem przyjedzie, no ale zobaczymy, nie? Co tam ciekawego będzie się działo. Dobra. No i taka to robota niestety. Na tej polskiej wsi. Trzeba pracować. Trzeba to przetrząsać, ale jak mówię, bardzo dużo nam te krówki jedzą. I o, w sumie odnośnie krówek, właśnie. Podnieśli nam cenę za mleko. Z takich ciekawszych, fajniejszych rzeczy. Więc teraz troszkę lepiej to wychodzi. No i ta cena, wam powiem, że już taka całkiem fajna. Nie jest to już kurczę, jakieś tam groszowe sprawy. A coś ciekawszego się zaczyna dziać. Także, no póki co z krówkami jest tak, że nam nie da się opłaca, ale wychodzimy już tak. Powoli nam się krowy zwracają, powoli się zwracają. Także jakoś rok inwestycja, myślę, się powinna zwrócić. W sumie ponad rok już prawie będzie, nie? No na wiosnę będzie ponad roczek. No ale no nic nie poradzimy, jakoś tak trzeba to też działać. I teraz wiecie co? Ja tu chyba powinienem sobie tak dychać, nie? No tak naokoło trochę kiepska sprawa. A tak w sumie się do was odezwę, wam powiem, wiecie? Tak sobie jadę, robię, myślę, zrobię jakieś tam cięcie, bo nudy same. Ale myślę, jednak do was trochę pogadam. Bo w sumie tak by troszeczkę. Nie wiem co robić, jadę po prostu robić i tak mi się nudzi, więc do was pogadam. Przy okazji w ogóle, tak właśnie odchodząc troszkę od naszej tutaj, od naszego ojca i syna, to chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych świąt, bo teraz jak wiecie, w życiu prawdziwym mamy Wielkanoc i ten odcinek też będzie gdzieś tak wielkanocny się zrobi. Odcinek świąteczny fajnie nam wyszedł jakiś czas temu, ponieważ
Zgrał idealnie ze świętami Bożego Narodzenia, więc mieliśmy fajny klimat tego. No dziś akurat wychodzi jesień, więc albo musimy nagrywać szybciej odcinki, albo po prostu wolniej, bo nam się nie będą zgrywać. No ale też tak wiecie, ciężko byłoby nam to, po prostu to zrobić, żeby wszystko naraz się tu zgrywało, te święta. A właśnie jak mówię, są święta wielkanocne, więc wam smacznego jajka, mokrego dęgusa, życzymy razem z ojcem. Ojca jak wiecie, no nie ma, przed chwilą wyszedł, musiał po prostu lecieć, tą matkę zawieść, a tak naprawdę to po prostu śpieszył się, bo się trochę tak odcinek na wariata nagrywany, więc już tak odchodząc sobie od tej roli to wyszło właśnie to w ten sposób, ale myślę, że nie będziecie na niego źli. Każdy będzie chciał swoje życie i musi też sprawy swoje ogarnąć, wiadomo jak to jest, nie? Mimo wszystko bardzo wam dziękujemy za to, że oglądacie naszą serię, bo jak wiecie, nam tu się powoli robi pół sezon tak naprawdę. Zawsze ten sezon będziemy kończyć mniej więcej na wiosnę, a zaczynać razem z latem. Bo lato to jest taki fajny moment, gdzie dużo rzeczy się zmienia po prostu. Coś nowego przychodzi i w tym roku też coś nowego na lato przyjdzie. Dużo nowych zmian. Także oglądajcie tę serię, bo kurczę, dzieje się dużo fajnych rzeczy. Mamy, wam powiem się, że tak mówię tylko, że się wygadałem. Ale mamy pomysły na 4 sezony już, nie? Na taką całą serię. Więc no oczywiście taka poszczególne to nie, ale cała taka ogólna fabuła jest gotowa na 4 sezony, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że tę serię będziecie dalej oglądać, bo cieszy mnie to, że ta seria nie schodzi z zainteresowania z waszych ekranów, tylko ciągle oglądacie. I to jest naprawdę coś takiego, co... o Boże, kurzy się. Przepraszam. Co mnie motywuje do po prostu tej pracy i po prostu do wymyślania tej fabuły, tak? No bo gdyby nie wasze zaangażowanie, to ja bym tu właściwie skończył to po 20 odcinkach może i tyle, nie? A to naprawdę bardzo miło mi, i ojcu też mi miło, że możemy to dla was robić. Zresztą ojciec, jak wiecie, też miał trochę spraw prywatnych, załatwienia i nie mógł być, ale zobaczył wasze komentarze, że tak czekacie, gdzie ojciec. No i kurczę, jakoś tam sobie to wszystko zorganizował, poukładał i wrócił do tego nagrywania z nami. Więc bardzo fajnie. Ciągle też pytacie, kiedy będą odcinki u ojca. No póki co nie będzie i ciężko też mi się wypowiadać za ojca, kiedy odcinki u niego będą. Dlatego też po prostu musicie poczekać na informacje od niego. Ewentualnie po prostu u mnie w odcinku będzie o tym info, że kolejny będzie właśnie u ojca. Także tak to sprawa wygląda, tak też sprawa się ma. I propos siema, to chyba wiecie co ludzie, będę kończyć ten odcinek. Nie chcę wam przedłużać na darmo, dzisiaj już się nic ciekawego nie wydarzy, więc jak ma być tylko praca polowa jakaś, no to też troszeczkę słabo wam to pokazywać. Dlatego też dziękuję, żeście byli na tym odcinku. Bardzo doceniam to, że tą serię oglądacie, łapkujecie i coraz bardziej subskrybujecie kanał. To nie ma nic bardziej motywującego niż taka głupia cyferka w postaci dodatkowej łapki do góry od was, którą zostawicie. Głupia sprawa, a naprawdę to jest coś bardzo, no to kurczę, motywuje, nie? Jak ten kanał rośnie, się rozwija, to znaczy, że człowiek coś chyba robi dobrze, tylko że jakby to wszystko spadało, wtedy wiadomo, że trzeba zmieniać konto albo zmieniać manatki. A tak, widzę, że wam się podoba, także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Do kolejnych odcinków z synem. Jeszcze kilka odcinków przed zimą mi się pojawi, także na razie trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie całą rodzinką, cześć!